Gdy dwa El Primo staną obok siebie i jednocześnie użyją gadżetu, to stanie się coś dziwnego. Horus Bo to tak naprawdę nie jest Bo, tylko El Primo w przebraniu, bo na jego ciele coś się nie zgadza. Gdy w trybie starcie solo będziesz próbował użyć nienaładowanego gadżetu Nity, to w lewym górnym rogu mapy pojawi się tajemniczy czerwony okrąg. Brawl Stars jest błąd, przez który Sandy może być niewidzialny bez ulta. Trybie oblężenie na mapie Szaleństwo w Fabryce da się w prawym dolnym rogu mapy zablokować dużego robota. W dzisiejszym odcinku pogromców mitów Brawl Stars jak zwykle pokażę wam 10 mega ciekawych mitów, które proponowaliście w komentarzach pod poprzednim filmem. Pod ostatnim odcinkiem z tej serii wbiliście ponad 50 tysięcy łapek w górę, klikając, uwaga, nosem. Tak, moi drodzy, pod ostatnim odcinkiem rzuciłem wam wyzwanie, żebyście spróbowali stawić łapkę w górę pod filmem, klikając nosem, i zostawiliście ich ponad 50 tysięcy, a to oznacza, moi drodzy, że zostawienie lajka wcale nie jest takie trudne i pod tym odcinkiem spróbujmy ten wynik pobić. Ja wiem, że nie będzie lekko, ale klikajcie czym chcecie. Możecie kliknąć palcem, nosem, uchem, buzią, czymś jeszcze, czymkolwiek chcecie. Bylebyśmy, słuchajcie, spróbowali ten wynik pobić. Zobaczymy, czy nam się uda. Mam nadzieję, że tak, więc zostawiajcie łapki w górę i koniecznie, moi drodzy, sprawdźcie, jaki kolor ma u was przycisk subskrybuj. Jeśli ten przycisk jest u was czerwony, to koniecznie w niego kliknijcie, zasubskrybujcie mój kanał i zróbcie tak, żeby był szary. Po pierwsze dlatego, że nie przegapicie wtedy żadnych kolejnych odcinków z Brawl Stars, a po drugie dlatego, moi drodzy, że do wakacji lecimy po 500 tysięcy subów. W ciągu ostatniego miesiąca wbiliście ponad 30 tysięcy nowych subskrypcji i powiem wam szczerze, nie wiem, jak to robić, ale bardzo za to dziękuję. Lecimy, słuchajcie, w niesamowitym tempie po 500 000 subów i jak to dalej pójdzie, to te 500 000 wbijemy nie do wakacji, tylko mniej więcej do czerwca. Gdy dwa El Primo staną obok siebie i jednocześnie użyją gadżetu, to stanie się coś dziwnego. Okej, okay, pierwszy i mega ciekawy mit w dzisiejszym odcinku związany jest, moi drodzy, z El Primo, a dokładniej z jego gadżetem. Mamy oczywiście odpalną grę dla znajomych, jak widzicie, wziąłem sobie LJ Primo, Natalia również wybrała podstawowego Primo i zaraz jak tylko się spotkamy, spróbujemy, słuchajcie, użyć tego gadżetu na 3-4 i zobaczymy, co się stanie. Okej, moi drodzy, jesteśmy obok siebie, tam gdzieś w krzakach ktoś jest, więc chodź, Natalia, może w tę stronę. I teraz tak, jak podejdziemy do siebie, to jak widzicie, ten gadżet nam się podświetli. Uwaga, Natalia, możemy stać w miejscu. Uwaga, 3, 4, naciskamy, stukamy i... okej, tylko ja poleciałem, nie wiem czemu. Dobra, moi drodzy, ale spróbujmy jeszcze raz. Uwaga, 3, 4. Okej, okay, i znowu ja poleciałem, nie wiem dlaczego, nie wiem, czy Natalia klika trochę szybciej, czy ja klikam za późno, ale spróbuję teraz, słuchajcie, kliknąć jednocześnie w dwóch rękach. Okej, moi drodzy, teraz mam w dwóch rękach telefony, zrobię to jednocześnie i uwaga, zobaczymy, co się stanie. 3, 4, idealnie, słuchajcie, w tym samym momencie nacisnąłem. No i jak widzicie, nie dzieje się nic innego, jak po prostu to, że tylko jeden El Primo używa gadżetu. W micie było napisane, że wydarzy się coś dziwnego, no nic dziwnego się nie dzieje, po prostu jeden El Primo używa gadżetu, prawdopodobnie ten, który jako pierwszy ten gadżet naciśnie, a więc no wygląda na to, że pierwszy ciekawy mit niestety jest obalony. Horus Bo nie ma w swoim łuku cięciwy. Kolejny mit w dzisiejszym odcinku związany jest, moi drodzy, z Horusem Bo, czyli jak widzicie, najnowszym skinem, którego póki co nie mam jeszcze kupionego. Ale po jego kliknięciu, jak widzicie, Horus Bo pojawia nam się na ekranie. Tutaj niestety, no zbyt dobrze nie widać, czy na tym łuku Horus Bo ma cięciwę, czy tej cięciwy nie ma. Ale weźmy sobie go do jaskini treningowej. Okej, moi drodzy, jesteśmy w jaskini treningowej i teraz czas, słuchajcie, przyjrzeć się, jak ten skin wygląda. Powiem wam szczerze, że sam skin prezentuje się naprawdę bardzo ładnie i z tego, co widzę, staram się patrzeć tak w miarę dokładnie, to chyba faktycznie od tego łuku nie ma pociągniętej żadnej cięciwy. Cięciwy, czyli tego sznurka, słuchajcie, na którym powinna opierać się strzała i tego sznurka, którym Bo powinien naciągać. To zwróćcie uwagę, że z łuku tutaj żadnego wystającego sznurka nie widać, ale zobaczmy, co się stanie, gdy strzelimy. Uwaga, naciskamy, puszczamy i zwróćcie uwagę, że no nie no, tutaj tym bardziej jakby tej cięciwy nie widać. Co ciekawe, jak widzicie, zwykły skin do Bo, te cięciwy ewidentnie, wyraźnie pośrednio. Ją widać tutaj bardzo dokładnie, ale jak wejdziemy sobie w jaskini treningowej, to w jaskini treningowej również powinna być widoczna. Uwaga, moi drodzy, odwracamy Bo i zwróćcie uwagę, że no tak, no tutaj ewidentnie, słuchajcie, widać, że w tym łuku jest cięciwa. To oznacza, moi drodzy, że faktycznie u Horusa Bo jest coś nie tak, albo ten skin jest taki boski, słuchajcie, że nie potrzebuje cięciwy, że strzela po prostu bez niej, albo po prostu jest to delikatne niedopatrzenie. Wydaje mi się, że raczej tak powinno być, ale no jakby w micie było napisane, że Horus Bo nie ma cięciwy, faktycznie tej cięciwy nie ma, a więc mit potwierdzony.
Horus Bro to tak naprawdę nie jest Bo, tylko El Primo w przebraniu, bo na jego ciele coś się nie zgadza. Okej, moi drodzy, kolejny w dzisiejszym odcinku związany z najnowszym skinem, czyli z Horusem Bo. I na tym ekranie widzimy dokładnie, słuchajcie, całego skina. Sprawdźmy, jak on wygląda. Podobno na tym jego ciele coś się nie zgadza. Patrzę, słuchajcie, na twarz. Na twarzy mam oczywiście maskę, ale widać mu gdzieś tam delikatnie usta. No i poza twarzą widzimy również klatkę, pępek oraz ręce. Wydaje mi się, że wiem, o co w tym micie chodzi. Zwróćcie uwagę, słuchajcie, jak wygląda pępek albo to, co nad tym pępkiem jest. Jak widzicie, nad tą jego szatą, którą ma na swoich biodrach, Horus Bo ma tak jakby na ciele pępek w kształcie krzyża. Co ciekawe, zwróćcie uwagę, zwykły skin do Bo takiego pępka albo tego takiego krzyża na ciele, no jak widzicie, nie ma. Zwróćcie, moi drodzy, uwagę, że u El Primo faktycznie na ciele, w okolicach pępka, również widać coś w kształcie krzyża. No jest to mega ciekawa sprawa. Zobaczmy, słuchajcie, inne skiny do El Primo. Jak wiecie, El Rudo Primo również ma tutaj na swoich, w okolicach pępka, ten krzyż. Zobaczmy dalej, El Rey Primo również, słuchajcie, czyli no wygląda to bardzo podobnie do tego, do tych okolic pępka w skinie Horus Bo. A więc no może w sumie coś w tym jest, że to wcale nie jest Bo, tylko, moi drodzy, jest to El Primo pod przebraniem. Jak jest naprawdę, moi drodzy, trudno mi powiedzieć. Pewnie raczej jest to po prostu Bo, który ma trochę inaczej wyglądający brzuch, ale no teoria, jak widzicie, jest całkiem ciekawa i wydaje mi się, że najlepiej będzie, jak zostawimy ten mit jako niewyjaśniony. Gdy w trybie starcie solo będziesz próbował użyć nienaładowanego gadżetu Nity, to w lewym górnym rogu mapy pojawi się tajemniczy czerwony okrąg. Okej, kolejny mega ciekawy mit w dzisiejszym odcinku związany jest również z gadżetem. Tym razem chodzi, słuchajcie, o gadżet do Nity, ale tego gadżetu nie musimy ładować, czyli nie musimy, słuchajcie, używać ulta, bo gadżet Nity działa tak, że misiek, słuchajcie, wokół siebie robi trzęsienie ziemi, czyli ten gadżet działa tak naprawdę tylko w momencie, gdy mamy miśka, ale my miśka, słuchajcie, przywoływać nie musimy. Chodzi o to, by stroić, słuchajcie, właśnie ten gadżet tak jest nienaładowany i zaraz zobaczymy, o co chodzi, bo idealnie, moi drodzy, jesteśmy w lewym górnym rogu mapy. Tutaj pokonała nas Jessie. Ale nieważne, tego, moi drodzy, nie było. Jesteśmy znowu w lewym górnym rogu mapy i uwaga, naciskamy na gadżet i patrzymy, co się dzieje. Nie możesz aktywować bez niedźwiedzia, ale zwróćcie uwagę, że w lewym górnym rogu, o, widzieliście? Zwróćcie uwagę, pojawia się w pewnym momencie czerwony okrąg. Udało mi się, słuchajcie, pokonać Bi. Zwróćcie uwagę, jeszcze raz wyciągam ten gadżet i zwróćcie uwagę, że w lewym górnym rogu mapy, w momencie, gdy ten gadżet przesuwam, pojawia się faktycznie czerwony okrąg. Nieważne, gdzie stanę, ten czerwony okrąg jest zawsze w lewym górnym rogu. I wiecie co, wszedłem teraz do skini treningowej, żeby zobaczyć, czy tutaj również to zadziała. Pójdźmy w lewy górny róg, bo póki co, jak widzicie, tutaj w okolicy nic się dzieje. Ja ciągle robię to samo, ale faktycznie, zwróćcie uwagę, że w jaskini treningowej również, gdy naciskamy, słuchajcie, na nienaładowany gadżet Nity, to w lewym górnym rogu dowolnej mapy pojawia się ten czerwony okrąg. A więc kolejny mit jest mitem potwierdzonym. W Brawl Stars jest błąd, przez który Sandy może być niewidzialny bez ulta. Okej, kolejny mit i po raz kolejny widzimy się w jaskini treningowej, a wszystko dlatego, moi drodzy, że ten widz na końcu komentarza napisał, że wysłał mi instrukcję, o co chodzi z tym mitem na Instagramie. Ja faktycznie, moi drodzy, znalazłem tego wiadomość, sprawdziłem, o co chodzi i już wam pokazuję. Chodzi generalnie o to, że naciskamy super atak, wtedy wokół nas tworzy się burza, teraz naciskamy edytuj kontrolki, czyli przycisk, dzięki któremu, moi drodzy, możemy zmieniać przyciski i zwróćcie uwagę, że na mapie ten super atak dalej trwa. W tym momencie, moi drodzy, super atak się skończył, ale jak widzicie, nadal jesteśmy niewidzialni. Naciskamy zapis, wracamy do tutaj jaskini treningowej i zwróćcie uwagę, że mimo tego, że burzy już nie ma, dalej nas nie widać. Pojawiamy się z powrotem dopiero po pewnym czasie i jest to, moi drodzy, błąd. Już wam tłumaczę, na czym ten błąd polega. Chodzi generalnie o to, że gdy użyjemy super ataku i trwa jakakolwiek animacja, to zwróćcie uwagę, że jak wejdziemy do tego, do tej edycji przycisków, to animacja dalej trwa. Burza się kręci, wszystko wygląda tak jak normalnie i po upływie czasu, jakby tak jakby normalnie ten super atak miał się skończyć, animacja znika, ale tak jakby ult nam nie leciał, czyli w momencie, gdy naciśniemy edytuj kontrolki, animacja się kręciła, ale czas jakby tego ulta się nie naliczał. Dopiero gdy naciśniemy zapisz, to teraz, moi drodzy, czas tego ulta dalej sobie leci i w momencie, słuchajcie, gdy minie odpowiedni czas, będziemy po prostu z powrotem widoczni. Jest to, moi drodzy, oczywiście błąd, który działa tylko i wyłącznie w jaskini treningowej, bo tylko tutaj można edytować te przyciski, ale podobnie jest, moi drodzy, z każdym innym zadymiarzem, czyli wygląda na to, że mit potwierdzony.
W zbiorach klejnotów na mapie Kamienny Fort w prawym górnym rogu jest za krawężnikiem czarny pasek, który robi się biały za każdym razem, jak celujesz atakiem. Okej, kolejny mi w dzisiejszym odcinku związany jest z mapą, na której aktualnie jestem i powiem wam szczerze, nie mam pojęcia, o jaki krawężnik chodzi. Była mowa o prawym górnym rogu mapy, więc pójdę sobie w prawy górny róg mapy. Jest tu co prawda jakiś krawężnik, ale czarnego paska zbytnio nie widzę. Spróbujmy wycelować i faktycznie zwróćcie, moi drodzy, uwagę, że za krawężnikiem jest taki delikatnie, znaczy słabo widoczny czarny pasek, który robi się jasny za każdym razem, gdy zaczynamy celować. Pójdźmy, moi drodzy, tam raz jeszcze, zwróćcie uwagę, że zbliżamy się i faktycznie, nieważne w którą stronę bym celował, w prawym górnym rogu, jak widzicie w tym momencie, ten pasek robi nam się z czarnego biały. Nie mam pojęcia, dlaczego tak jest, nie mam pojęcia, z czego to wynika, ale faktycznie celując ten pasek zmienia kolor z czarnego na biały, a więc wygląda na to, że mit potwierdzony. Na awatarze Kiełka na kartce jest jedno zagięcie, ale gdy go wybierzemy do lobby, to dziwnie pojawia się drugie. Kolejny szybki mit w dzisiejszym odcinku, tym razem związany jest z Kiełkiem, a właściwie z jego awatarem, który widzimy na środku. Jak widzicie, moi drodzy, na tym awatarze widać wyraźnie, że na tej kartce jest tylko i wyłącznie jedno zagięcie w lewym dolnym rogu. Zwróćcie uwagę, że ten awatar mamy trochę lepiej widoczny również tutaj, bo tutaj nam nic nie zasłania i faktycznie, słuchajcie, ta kartka naklejona na tej kopule naszego Kiełka, no ma tylko i wyłącznie jedno zagięcie w lewym dolnym rogu. Tak by the way, nie zapraszajcie mnie do znajomych pod tym kodzie, bo i tak nie będę akceptował. Ale wybrałem, moi drodzy, Kiełka do lobby i zwróćmy uwagę, jak to tutaj wygląda, niech tylko Kiełek się ogarnie. I faktycznie, moi drodzy, jak widzicie, mamy to samo zagięcie w lewym dolnym rogu, ale poza nim mamy również zagięcie w prawym górnym rogu, którego nie było widać. W związku z tym, moi drodzy, wygląda na to, że kolejny szybki mit, jak widzicie, jest mitem potwierdzonym. Gdy Kiełek rzuci ulta na wieżyczkę pana P, to jego pomocnicy będą się respili nie obok wieżyczki, tylko na panie P. Okej, moi drodzy, mamy, jak widzicie, kolejną grę do znajomych. Wybrałem Kiełka, a Natalia wybrała pana P. Zaraz zobaczymy, słuchajcie, o co dokładnie chodzi. Musimy tylko się spotkać, musimy mieć naładowane ulty. No i zobaczymy, czy ten mit będzie potwierdzony. Okej, moi drodzy, jesteśmy żołok, siebie Natalia, rzucaj teraz ulta, byle gdzie, postaw gdziekolwiek, dobra. I teraz patrzcie, słuchajcie, jak ci pomocnicy będą się pojawiali, to jak widzicie, pomocnik wyszedł z wieżyczki, którą Natalia postawiła. Ale teraz, gdy ja, słuchajcie, rzucę ulta na wieżyczkę, czekam, aż jakiś pomocnik się zrespi, dobra. Akurat się zrespił, dobra, rzuciłem teraz ulta na wieżyczkę. Czekamy, słuchajcie, aż ten ulcik się skończy i patrzcie, co się stanie, uwaga. Dobra, nie wyszło. Okej, moi drodzy, spróbujmy jeszcze raz. Natalia, postaw wieżyczkę, dobra, wieżyczka poszła. Teraz czekamy, słuchajcie, na pierwszego pomocnika. Okej, leci pomocnik i teraz tak, patrzcie. Ja rzucam, słuchajcie, tego ulta na wieżyczkę i zobaczmy, gdzie pojawi się pomocnik. Jak widzicie, faktycznie, słuchajcie, pomocnik zespił się nie w tej wieżyczce, która, jak widzicie, była zasłonięta moimi krzykami, tylko, moi drodzy, na Natalii. Mega ciekawa sprawa, mega ciekawy mit. Znowu nie wiem, jak go znaleźliście, jak to odkryliście, ale wygląda na to, że mit potwierdzony. Najnowsi Zadymiarzy, czyli Jack i Kiełek, mają inaczej zapisane nazwy Star Powerów niż wszyscy inni pozostali Zadymiarze. Okej, moi drodzy, kolejny dość szybki mit w dzisiejszym odcinku związany jest z najnowszymi Zadymiarzami oraz ich Star Powerami. Kliknijmy sobie, słuchajcie, w ikonkę Jacki, kliknijmy w Gwiezdną Moc i zwróćcie uwagę na nazwy tych Star Powerów. Jeśli chodzi o pierwszy Star Power do Jacki, to mamy tutaj kontrukruszenie i to wszystko jest zapisane wielkimi literami, a dalej mamy, jak widzicie, twardy kask również zapisany wielkimi literami. Po wejściu w Kiełka i kliknięciu w Gwiezdną Moc, jak widzicie, mamy jednego Star Powera o nazwie Przerost i ten Star Power, właściwie jego nazwa, również jest pisana wielkimi literami. Ale, moi drodzy, gdy wejdziemy sobie na wszystkie inne postacie, czyli na przykład na Shay, to zwróćcie uwagę, że Szok, Bitewny i Plaster mamy napisane z małych liter poza pierwszą. Wejdźmy sobie na Nitę, zobaczmy, jak tutaj wygląda. Niedźwiedzia Regeneracja, nadpobudliwy niedźwiedź również pisane małymi literami. Ukol to mamy specjalne Magnum. A mi sprawdzę teraz pozostałych zadymiarzy. Okej, moi drodzy, ostatni zadymiarz to jest Sandy, Zabójczy Piask i Kojące Wiatry, również pisane małymi literami poza pierwszą. Czyli faktycznie, moi drodzy, wygląda na to, że najnowsi zadymiarze, nie wiadomo dlaczego, nazwę Star Powerów mają zapisane wielkimi literami, jakby całą nazwę, a wszyscy inni pozostali zadymiarze mają wielką tylko pierwszą literę, a potem cała nazwa jest mała. Nie wiem, czemu tak jest, nie wiem, z czego to wynika, ale faktycznie, moi drodzy, jak widzicie, mit potwierdzony.
Trybie oblężenie na mapie Szaleństwo w fabryce da się w prawym dolnym rogu mapy zablokować dużego robota. Będzie do tego potrzebny Kiełek, Jin i El Primo z Gadżetem oraz Tara, która rozwali klocek w prawym dolnym rogu mapy. Okej, moi drodzy, w takim razie lecimy z ostatnim mega ciekawym mitem. Razem z Jaworkiem, jak wiecie, Jaworek się kręci, dajcie mi chrupkę, czyli Damianem, oraz z Josim, który jest po przeciwnej stronie. Generalnie musimy, słuchajcie, współpracować, musimy próbować, zobaczymy, czy nam się uda, ale najpierw z Josim musimy naładować sobie ulty, a potem, moi drodzy, spróbować rozwalić jeden klocek w ścianie po prawej stronie. Musimy rozwalić, słuchajcie, ten jeden klocek, w który, uwaga, teraz celuje. O, ten klocek trzeba zniszczyć, ale tylko i wyłącznie ten jeden. Okej, słuchajcie, Josi już leci teraz tak. Ja rzucam, słuchajcie, czekajcie, rzucam teraz ulta, o, w miarę w ten sposób. Zobaczymy, czy to będzie dobrze. Dobra, Josi, spróbuj teraz rozwalić ścianę. O, jest idealnie. O, to właśnie schodził, słuchajcie, mamy rozwaloną jedną klatkę i teraz drugiego robota musimy tam ściągnąć. Okej, moi drodzy, atakuje nas już duży robot. Ja teraz go przyciągam, słuchajcie, na prawą stronę. Dobra, i teraz Jawor, pamiętaj, jak będzie obok ciebie robot, to wtedy od razu ult! Gadżet, Jawor, gadżet! Tak! Mamy to! Udało się, słuchajcie, zwróćcie uwagę, robot jest zablokowany, a to oznacza, moi drodzy, że faktycznie jest to możliwe. Jak widzicie, robocik stoi zablokowany za ścianą. No i faktycznie, moi drodzy, wspólnymi siłami razem z Josim, Jaworkiem oraz Damianem daliśmy radę, moi drodzy, to ogarnąć. Z wrażenia, moi drodzy, w międzyczasie wyłącza mi się kamera, ale widzieliście, że faktycznie da się zablokować robota, czyli mit potwierdzony. I na tym, moi drodzy, kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że te mity, które wam pokazałem, wam się spodobały. Jeśli tak, strzelcie łapkę w górę i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów i żeby pomóc mi dobić 500 000 subów do wakacji. Ja póki co się z wami żegnam, dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.